Jeżeli chodzi o filozofię i teologię, to wydaje mi się, że jego antropologia, a zwłaszcza antropologia tak zwana adekwatna, czyli myślenie o człowieku w oparciu o doświadczenie moralne osoby ludzkiej, tutaj jako fenomenolog był prawie, że w cudzysłowie skazany na to doświadczenie, i doświadczenie prawdy objawionej w Piśmie Świętym, w życiu Kościoła, zwłaszcza we współżyciu z Eucharystią. I teraz to czytanie, jego doświadczenie, swoje doświadczenie osoby ludzkiej odczytywał w świetle objawienia, w świetle Pisma Świętego, Eucharystii, wiary Kościoła, ale też przeżywał Eucharystię i jego obecność Boga w Piśmie Świętym oraz w wierze Kościoła w świetle doświadczenia własnej osoby. To było takie sprzężenie zwrotne między doświadczeniem a objawieniem. I myślę, to zaowocowało tak zwaną antropologią adekwatną, to znaczy myśleniem o człowieku w wierze, w zawierzeniu się Bogu, w zawierzeniu się temu, co się dzieje bez przerwy w akcie stworzenia. Świat. I tutaj pierwsze zdanie w encyklice Redemptor Hominis jest kluczowe dla zrozumienia tego. Chrystus, Zbawiciel człowieka, Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii. Historii, którą jest człowiek. To zdanie tłumaczy wszystko u niego. To jest to widzenie wszystkiego w świetle aktu stworzenia, ale akt stworzenia jest także odczytywany w świetle swojego doświadczenia. A jest, to się wiąże, dlatego że on widział swoje doświadczenie własnej osoby jako mężczyzny w świetle kobiety. I to jest w akcie stworzenia, to go łączyło z aktem stworzenia, bo w akcie stworzenia Bóg stwarza człowieka mężczyzną i kobietą. Nie mężczyzną, mężczyzną, kobietą, kobietą. To nie ma nic wspólnego z tym, tylko mężczyzną i kobietą. Jeżeli mężczyzna patrzy się na siebie w świetle drugiego mężczyzny, to musi w jego samoświadomości nastąpić jakaś dewiacja i zamieszanie. Wiadomo, o czym mówię. To samo kobieta. Otóż on to tak widział. I dlatego tutaj stworzył to coś nowego, to jest teologia ciała. Kiedy on myśli o człowieku w zachwycie pięknem, jakie objawia się w ciele kobiety albo w ciele mężczyzny. Piękny, które jest, on tak myślał po norwidowsku, jest kształtem miłości. Pięknie, które zachwyca do pracy, aby pracowało się dla zmartwychwstania. Te słowa Norwida i ta cała teologia ciała dla niego stanowią podstawę i klucz do zrozumienia przez niego kultury. Tak widział kulturę, jako pracę, w cudzysłowie, sprowokowaną przez piękno, które zachwyca nas. Przez piękno, które jest kształtem miłości. Ale jaki jest cel tego wszystkiego? Zmartwychwstanie. Tej pracy. I tu znowu to się wszystko, tak jak z nim rozmawiałem, to się wszystko znowu łączy z tą dziurą w płocie. Praca i żeby to przejść, aby się zmartwychwstał, znaleźć tę dziurę w tym świecie, przez którą się przejdzie. I myślę, że to jest jedna rzecz, a więc antropologia adekwatna i teologia ciała. Bo to rzutuje na teologię i na filozofię. Ja myślę, że te rzeczy jeszcze są do odkrycia. Bo jakoś to dzisiejszej mentalności nie chwytają tych rzeczy. Druga rzecz, która zostanie po nim, to jest
stosunek do drugiego człowieka. On w każdym człowieku widział Chrystusa obecnego. Kiedyś mówiłem coś tam o biskupach, mówię, no przecież mógłby Ojciec Święty zwrócić uwagę takiemu jednemu drugiemu, żeby tak nie robił, tak nie robił. By trochę zmienić. A on mówi, wiesz, nie jest to dla mnie takie łatwe. Dlaczego? Bo ja, jak przed biskupem, to ja schylam głowę. Jako papież mi to powiedział. Przed biskupem, jako biskupem. To jest dla mnie coś. I tak, to wiele rzeczy tłumaczy ta jego postawa w życiu. Trzecia rzecz, to myślę, że jego świadectwo dane prawdzie i to wołanie, żeby się nie bać, bo prawda jest z nami, to znaczy Chrystus, bo Chrystus jest prawdą. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Więc nie bać się, nie bójcie się. To spowodowało pewne odrodzenie się samoświadomości ludzi, zwłaszcza tu w krajach komunistycznych, w Polsce. I myślę, dzięki temu odrodzeniu się, czy nawróceniu się, odrodzeniu się, samoświadomości ludzi, komunizm się wywalił. Oczywiście komunizm się wywalił także z powodów innych, na przykład ekonomii. Proszę Pani, 5 lat przed, czyli to był 84 rok, 5 lat przed tym, co się stało w 89, w Rzymie rozmawiałem z panem François Michelin, ten od tych opon właściwie. Przed tym jeszcze byliśmy razem u papieża, gdzie takżeśmy omawiali z papieżem przyszłą encyklikę Centesimus Annus. Michelin tam coś mówił, co tak myśli i tak dalej, papież i tak dalej. Potem wychodzę z nim, z Michelinem i on mówi, ja pan, za 5 lat u was będzie tak samo, jak tu na Zachodzie. A ja mówię, skądże to pan wie? Bo mi się to wydawało zupełnie wręcz głupie. Zmieni się za 5 lat. Skąd to pan wie? A on się popatrzył i mówi, proszę pana, z prostego rachunku. Bo ja się znam na ekonomii. Z prostego rachunku. Za 5 lat wszystko się zwali. No i zwalił się za 5 lat, dokładnie. Więc i znowu widzi Pani, co chcę powiedzieć. Papież, kiedy przygotowywał się do jakiegoś, nazwijmy to, czynu nauczania, to były czyny, to przygotowywał się w ten sposób. Zapraszał do siebie ludzi, zadawał pytania i słuchał. I nic nie mówił, tylko słuchał. I pytał, i słuchał. Umiał słuchać. Więc to jego nauczanie wyrastało oczywiście, że z objawienia i z Pisma Świętego, ale także z tego doświadczenia osoby, czyli współżycia z drugim człowiekiem, bo osobą się jest w dialogu. To jest wspólnota osób, communio personarum. Tu się rodziło jego nauczanie. Z Pisma Świętego i z tego tutaj obcowania z innymi ludźmi, z osobami. Trudno powiedzieć, co go ukształtowało. Fenomenologia na pewno pomogła mu adekwatniej doświadczać siebie samego i drugiego człowieka w dialogu z nim. To fenomenologia, opis. Fenomenologia jest bliska mistyce. Fenomenologia, mistyka, proszę Pani, to jest też pewna fenomenologia. Tylko, że fenomenologia taka filozoficzna, to ona jest, ją się tworzy w oparciu o pewną metodologię, pewną metodę myślenia. Fenomenologia, mistyka, ona nie zna metodologii. To idzie tak na żywioł. To jest łaska, którą dane i on to przeżywa tak, jak przeżywa. On jakby się go zapytał, jak ty to przeżywasz? Ja nie wiem. No, przeżyłem i koniec. No, nie wiem. To znaczy, to jest jakby taki nieuświadomiony fenomenolog. Mistyk. Wojtyła był mistykiem. Był poetą. To się wiąże, powtarzam.
Dlatego widzi pani, z jednej strony fenomenologia była mu bliska, z drugiej strony byli mu bliscy mistycy, jak święty Jan od Krzyża. To się wiąże, to jest organizm jeden. Myślę, że święty Tomasz był dla niego, ale on go... Powiem, pewne problemy ze świętego Tomasza na pewno na niego oddziałały, były. Pewne fragmenty z De Veritate o prawdzie. Myślę, że taka kwestia o Trójcy Świętej, w której święty Tomasz zawarł w swoją antropologię, kiedy opisuje współżycie osób w Trójcy Świętej, to jest opis współżycia osób między nami tutaj. To na niego, to go ukształtowało też. Bardzo ukształtowała go etyka nikomachejska Arystotelesa. Bardzo. Platon może mniej, ale jeżeli go kształtował, to owszem, no znał, czytał, ale po prostu, bo to było piękne. Czyli, że nasiąkał może jak gąbka tym, nie za bardzo zdając sobie sprawę, jakie to ma konsekwencje potem. No i ze współczesnej filozofii bliski mu był Marcel. Jako papież, potem, wie pani, myśmy wtedy w Polsce w latach, w czasach komunistycznych byli zamknięci od zachodnich książek, ale znak próbował szmuglować pewne rzeczy i tłumaczyliśmy niektóre teksty Rickera na przykład. Więc poprzez nas on to poznawał także. Bo nie, ja miał jaką inną możliwość, jakąś jedną, drugą książkę, którą przywiózł ze sobą. To wszystko. No, myślę, że jego kształtowała także literatura. Literatura tak zwana piękna. Poezję. Wiem, bo sam mu przyniosłem jeszcze w Krakowie, a potem w Rzymie, poezję Rilkego. Bardzo je sobie cenił. Bardzo cenił. Baczyńskiego z Polaków. No i Norwid. Norwid. Nieraz w rozmowach tośmy sobie tak wymieniali i rozmawiali cytatami z Norwida. Zresztą jako aktor w tym teatrze rapsodycznym on recytował Norwida. Także. Więc to co innego. No, wie pani, ja myślę, że jednak największy wpływ na niego wywarł tak. Współżycie z Chrystusem poprzez Eucharystię. I współżycie z młodymi ludźmi przygotowującymi się do małżeństwa. Bo on, przygotowując ich do małżeństwa, odkrywał tę ludzką miłość. I sam to wyznał. Nauczył się od nich, od tych młodych, miłować miłość ludzką. Kiedy ich przygotowywał do małżeństwa. Zresztą książka Miłość i odpowiedzialność powstała w takich rozmowach z młodymi, którzy przygotowywali się do małżeństwa. A więc to nie jest wydumane. To jest wzięte z życia. Miłość i odpowiedzialność. Sam tytuł już mówi coś. Dzisiaj miłość jest bez odpowiedzialności. Czyli nie przestaje być miłością. Tylko używaniem. Więc... Tak. Kontakty z prostymi ludźmi nawet. Ja byłem świadkiem dwa razy jego takich rozmów z prostymi ludźmi na wsi. On się od nich uczył mądrości. Potem mówi, słyszałeś? No słyszałem. No widzisz. No widzę. Taka była rozmowa, koniec. Tak w nim tkwiły, choćby jakieś powiedzonka prostego chłopa, ale to powiedzonko rodziło się w chłopie przez 30, 40, 50 lat może.
no to coś waży, nie? Jak on to powiedział, to rzeczywiście zapadało głęboko w te studnie, w studnie osoby ludzkiej. Z echem. No właśnie, to go kształtowało, myślę, bardziej. Drugi człowiek. Zresztą czytanie książek, no to też jest drugi człowiek, bo go pisał, pod tę książkę pisał drugi człowiek. Ale to już jest taka, to jest taka rozmowa, współżycie z drugim, z autorem, za pośrednictwem tekstu. A jest co innego, kiedy nie ma tej mediacji. Tylko kiedy się patrzy drugiemu w oczy i mówi się, słuchaj, fajny jesteś. No rzeczywiście, ty też jesteś fajny. No. Nadal nieodkryte do końca jest miłość. Miłość, która leży, która tworzy, albo w której rodzi się małżeństwo, rodzina i naród. To powoduje, że my nie bardzo rozumiemy istotę państwa, które jest wyrażeniem się narodu. Naród się wyraża w państwie, w formie państwa. Nie rozumiemy tego. Dlaczego? Dlatego, że państwo dla nas nie jest słowem ludzi, konkretnych osób. Nie jest. Jest czymś, to jest abstrakcyjna rzecz, która nas zniewala. Nie jest zakorzeniona w osobie ludzkiej. Ta rzecz. Państwowa. No więc problem, myślę, że dziś dla Europy, dla odrodzenia się Europy, należałoby jeszcze raz przemyśleć w świetle aktu stworzenia, w świetle doświadczenia miłości małżeńskiej, rodzinnej, przemyśleć Europę. Przemyśleć ją w świetle źródeł europejskich, szczególnie europejskich, a to w świetle proroctwa jerozolimskiego, które wskazuje na spełnienie się pragnienia osoby ludzkiej, spełnienia się, które nastąpiło na Golgocie i w grobie pustym. Drugie źródło to jest doświadczenie, jak się pytać, jak szukać prawdy. To jest doświadczenie filozofii greckiej, kultury greckiej, Areopag, Jerozolima, Ateny. I trzecie, jak uporządkować społeczeństwo. Jak tworzyć w świetle tych pytania o prawdę i w świetle proroctwa i jego spełnienia, jak urządzić społeczeństwo od strony prawa. To jest Rzym. Rzym. Kiedy papież mówi, zresztą za świętym Tomaszem z Akwiną, że odrodzić się, to znaczy wrócić do początku. On mówi, wrócić do aktu stworzenia, wrócić do tych źródeł, tylko europejskich. Mówi o czymś tak istotnym dla nas dzisiaj, że jeżeli my tego nie tyle nie przyswoimy, ile jeżeli nie weźmiemy na poważnie, to możemy reformować Europę, ale to jest zawsze, wie pani, to nie jest dobra rzecz, bo nie reformuje się osób, nie reformuje się małżeństwa, nie rodziny. Osoba, małżeństwo, rodzina się odradzają, muszą zmienić życie, odrodzić, czyli wrócić do początków. Jeżeli Europa nie odrodzi się, to reformy nic nie pomogą, bo reforma chaosu to jest tylko chaos zreformowany, czyli jeszcze gorsza rzecz. To widać teraz, jak nas reformuje Unia Europejska. Coraz to gorzej, coraz to gorzej, a ciągle niby postęp jest. W którą stronę? Co to jest? A dlaczego? Po prostu oni nie wiedzą, co to znaczy odrodzić się. I że człowiek bez odrodzenia się nie jest. Przestaje być człowiekiem. Więc na to bym zwrócił uwagę. I tu myślę, Jan Paweł II może być dla nas przewodnikiem nadal. Nadal. Ale żeby był przewodnikiem, to trzeba, żeby jakaś grupka ludzi zaczęła współżyć z Janem Pawłem II. Żeby zawierzyli się jego słowom, w których jest, wibruje słowo przez duże S.
To tego potrzeba. Być może, że to centrum powinno zadbać o tych, o taką grupę ludzi. To byłby dar dla Polski, ale także dla Europy. To byłby dar. To jest taka rzecz, że to trudno opisać słowami, bo to znaczy czuć obecność, która już jest po tamtej stronie tej dziury płotu. To trudno powiedzieć, jak to jest. Nie ma na to słów. To jest... Kiedy ktoś się zapytał raz Norwida, co to znaczy kochać? Kocham. On powiedział, kochać to znaczy kochać, jest jasne jak piorun. I o czym tu gadać? Nie ma. No kocham cię, no to powiedz mi, co to znaczy? Co znaczy? No kocham cię, więc nic. To jest wszystko. Otóż współżycie właśnie z drugą osobą jest takie. Jest pewna jasność w tym współżyciu, jak piorun. I widzi się lepiej wszystko tu. Widzę lepiej panią wtedy, jak mi zabłyśnie, jak piorun, ta jego obecność. Rozumiem lepiej to, co się dzieje koło mnie, no ale przede wszystkim rozumiem lepiej siebie. Co czasem jest trudne dlatego, że jest także ta światło wyrzutem sumienia. Bo jak ja widzę siebie w świetle, to ja widzę siebie w prawdzie. Myślę, proszę Pani, że to przygotowuje człowieka do sądu ostatecznego przed Bogiem. Bo to nie będzie tak, że Bóg mnie skaże na coś. Tak sobie myślę. Nie. Tylko ja siebie zobaczę w świetle prawdy, który jest Bóg. I już będę osądzony. Ta prawda mnie osądzi. Moja. I powie mi, kim jestem. I wtedy będę musiał uderzyć się w piersi, Panie Boże, zlituj się. I to będzie sąd. Ja sam siebie osądzę. Albo raczej światło prawdy nie osądzi. Bo Pan Bóg nie sądzi w ten sposób, jak my myślimy. Nie bada curriculum vitae. On to widzi. Albo sprawia, że ja sam siebie widzę. No i co? No już jestem osądzony. Gdyby Jan Paweł II teraz się pojawił w Polsce, może mówiłby także o miłości i odpowiedzialności i powiedziałby, zwłaszcza niektórym politykom, jesteście nieodpowiedzialni, bo nie miłujecie drugiego człowieka. Myślicie tylko o interesach swoich, pojedynkowych, jak mówił Piotr Skarga. O interesach pojedynkowych. A to jest nieodpowiedzialne. Brakuje wam odpowiedzialności. Czyli nie odpowiadacie miłością na miłość. Bo to jest odpowiedzialność. Ktoś mi mówi, ja ciebie kocham, róbmy coś razem. A drugi mi odpowiada, nie, mam cię w nosie. To jest nieodpowiedzialne. On nie odpowiada na moją propozycję, na moje wyznanie. Ja myślę, że w Polsce tego brakuje. Tej adekwatnej odpowiedzi na wyzwanie. Jedni mówią, no róbmy coś razem, a drudzy, mam was w nosie. Nie, my se sami zrobimy inaczej. Albo tak, jak nam to pasuje. Ja myślę, że to jest tragiczna sprawa. To będzie dramat. Jest dramatem Polski. Ludziom także by powiedział też o miłości, odpowiedzialności, małżeństwa. Jesteście nieodpowiedzialni. Dlaczego? Bo uważacie, że jak nie rozumiecie daru, nie znacie daru, a nie znacie go dlatego, że kiedy mówicie będę twój, twoją, to nie rozumiecie tego, że na zawsze, tylko na jakiś czas. A dar jest na zawsze. I potem co robicie? Odbieracie to, coście dali, siebie, drugiej osobie, czyli jesteście złodziejami. Mąż, który odbiera siebie żonie, albo żona odbiera siebie mężowi, to jest złodziej, to jest kradzież. Jesteście nieodpowiedzialni. Dar jest na zawsze. Myślę, że by
przypomniał dialog Chrystusa z Samarytanką. Gdybyś znała dar Boży. Samarytanka, która miała 5 chłopów i ten, żaden z nich nie był mężem, a potem jeszcze i tak dalej. Wiadomo było, kto to był, ta kobieta. Wszyscy wiedzieli o tym. I on mówi, gdybyś znała dar Boży, bo każdy dar jest trochę Boży, bo to jest wolność. Wolność jest boska. Jeżeli ja dokonuję jakiegoś czynu wolnego, to ja uczestniczę w wolności Boga. Otóż gdybyś znała dar Boży, czy gdybyś wiedziała, co to znaczy wolność, to ty prosiłabyś. I kto jest ten, kto ci prosi, daj mi się napić. To jest dar, daj mi się napić. Daję siebie tobie, mówiąc ci, daj mi się napić coś. To ty byś go prosiła, a on by ci dał wody żywej. On by to powiedział Polakom. Rozumiecie to? Czy wy potraficie się wczuć, wstawić w sytuację Samarytanki i zrozumieć to słowa Chrystusa tak, jak ona zrozumiała, że stała się apostołką apostołów, bo się tylu nawróciło dzięki jej słowu. Co więcej, to jej Chrystus się objawił pierwszy, a nie apostoł, że ja jestem Mesjasz. Ten, który z tobą mówi, to ja jest. To jest wielka rzecz, bo ona zrozumiała dar. Może go pragnęła, na pewno go pragnęła, ale na manowcach. Nieodpowiedzialnie, ale pragnienie było. I on tak, Chrystus to dotknął. Może papież by potrafił dotknąć nas w tym miejscu, gdzie my pragniemy daru, tylko go szukamy na manowcach. Może to, myślę, że to, bo to jest najważniejsze, to jest to unum necessarium, które potrzebne jest w życiu. Wszystko resztę to jest przydane. To. I w polityce także. Bo jeżeli ja tu mówiłem o tej sprawie odpowiedzialności, to ja myślałem także o polityce.